Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam. Koszulka taka specyficzna. Dzisiaj będzie nerdosko, ale będziemy sobie bardziej majsterkować, To jest pierwsza sprawa. Po drugie, chciałem jeszcze raz podziękować tutaj koledze mojej kobity, panu Jackowi, za udostępnienie takiego laptopa. Kurde, za... Powiem wam tak, to jest R3, Acer 5, R3. To nie jest tablica gamingowa, to jest zwykły starszy, starszy sprzęcik na... To jest naradzenie 4300U, taki można powiedzieć do pisania bardziej sprzęt niż, niż do grania, ale nie o tym temat. Ja go sobie dzisiaj wykorzystam do projektu. Tak w ogóle, wiecie co to jest? Czy wiecie co to jest? To jest tak zwany mikrokontroler Raspberry Pi Pico. To masz 133 MHz. Specyfikacja powinna się tutaj pojawić. To, to, to jest takie jedna rzecz, tak. Słuchajcie, druga rzecz, która tutaj jest, wiecie co to jest? To jest taki RKAN LCD, który otrzymałem kiedyś od firmy Elecrow, która jest partnerem zresztą tego kanału, partnerem tego kanału i sponsorem dzisiejszego odcinka, można powiedzieć w ten sposób. I teraz pomyślcie sobie tak, gdyby te dwie rzeczy połączyć w jedną, fajne by to mogło być. Elecrow no, podesłało mi coś takiego. To jest 3,5 calowy ekrany HMI TFT. Tutaj wbudowany jest właśnie Raspberry Pi Pico. No i mamy do dyspozycji ekran dotykowy, rezystancyjny. Mamy tutaj w zestawie taki rycik jeszcze do kompletu, tak to mi się wygląda. Unboxingu nie będę robił, bo to jest takie szare, małe pudełko, w tym to sobie zapewne kupujemy. Do kompletu jest kabelek USB i kabelek połączeniowy. No i teraz tak, co z tym zrobić, jako że to ma też fajnie, fajnie zrobione, dużo ma wyjść, ma GPIO przy okazji. Ja słuchajcie, jakiś czas temu Również miałem taki zestaw, który pokazywałem na kanale Tak, to jest zestaw czujników Ten zestaw także możecie sobie ewentualnie zakupić, jeżeli ktoś ma ochotę Ewentualnie jakieś pojedyncze czujniki, jak najbardziej na Allegro też są Natomiast cały ten zestaw, jeżeli chodzi o Crowtaila To kupicie sobie albo ze sklepu Elecrow, albo na ten, nie na Alibabie, tylko na AliExpress. W tym zestawie znalazłem dwie, dwie rzeczy Kurde, moment, spróbuję znaleźć dwie rzeczy Taki jeden czujnik to jest tunik temperatury i wilgotności, nie wiem czy to będzie widać w ogóle, tak to mniej więcej to się prezentuje. I taką diodę sobie wziąłem przy okazji, bo taka fajna lekcja tutaj jest, słuchajcie. I z tego czegoś czarnego, zrobimy sobie dzisiaj taką stację pogodową, która będzie mierzyć nam nie dość, że wilgotność w pomieszczeniu, to jeszcze poda nam temperaturę aktualną. Chciałbym to robić bodajże w C. Użyjemy sobie do tego Arduino ID, Arduino ID. I do, i do kompletu Squiline Studio czy SQ zapomniałem, przepraszam, wybaczcie mi, zobaczycie sobie wyjaśnię jak to mniej więcej zrobić, jak to ogarnąć i jak to się po prostu zachowuje więc ten, jeszcze raz Elecro, wielkie dzięki za podesłanie tego, tego czegoś, nazywa się to dokładnie, Nie. musiałem na stronkę zobaczyć, bo tam jest parę wersji tego, to jest Crow Panel Pico Display 3,5 cala, rozdzielczość 480x320 HMI, moduł TFT, LCD, touchscreen, różne są rozmiary, są bodajże 2, od 1.8 do 2.4. 4, 3,5, aż nawet 4,3 do kompletu. Więc aby to chciał jakieś większe albo mniejsze, to można sobie coś takiego tego... Tak... Dobra, to co? To przechodzimy i przechodzimy do, na tego laptopa, ja tu mam Arduino odpalone, więc postaram się to mniej więcej wyjaśnić i zobaczyć sobie efekt tego działania, a działa to naprawdę bardzo fajnie z tym czujnikiem. Zapraszam. Na popicie to jest LMD 6, dlatego że na mincie 22 niestety Arduino mi szaleje strasznie. Niestety strasznie mi szaleje i na i na repo, i na, i na flatpakowskiej wersji, tam się cuda dzieją. I wersja tam 1.68, i wersja 2.0. Tutaj mam takie fajne, kurcze lekcje, tak? To są lekcje, które są dostępne także na kanale YouTube między innymi. Te kursy, słuchajcie, są dostępne tutaj na kanale Elecrow. Ja tu nie jestem zalogowany, ale subskrybuję jak najbardziej. Co jest najlepsze, słuchajcie, dodali mnie do playlisty, kurczę, jestem tutaj w tym fajnie, naprawdę fajnie być docenionym, kurde, za to co się robi po prostu. Jeżeli chodzi o te tutoriale, o których tutaj wspominałem do tej płytki, to jest w tej chwili 6 części i one ciągle są, że tak powiem, pojawiają się nowe. Nie, bo są robione na, na, na żywo, tak? Jakiś człowiek to tutaj bardzo fajnie po angielsku ogarnia. Ma... Sorry za reklamę, a tak jak mówię, nie mam tutaj AdLock ani nie jestem zalogowany, bo ja tam tego tak Springman używam. E, słuchajcie, sprawa jest jeszcze taka, że jest tutaj inny panel. Nazywa się Crow Panel ESP32. Tak, ESP I to nie jest ten panel, którego dzisiaj będziemy używać. To jest in, inny troszeczkę na panel. Koniec gadania. Przejdźmy tutaj do rzeczy stopień podstawowych. Lekcje mam zrzucone na dysk. Ja użyłem lekcji akurat 6. jest najbardziej rozbudowana i używamy sobie tutaj dwóch programów. Po pierwsze mamy tutaj y, tak zwanego, gdzie tutaj to jest Arduino ID, to jest, to jest pierwsza rzecz, to jest rzecz podstawowa pod pisania kodu i powiedzmy wgrywania te, na tą płytkę tego wszystkiego, tak. Czy można użyć y, tego y, Tony? Nie wiem, nie używałem. No to jest bardziej w C pisane chyba, więc, więc nie wiem. Y, drugi program, który musiałem użyć, to jest program do projektowania UI, tak zwanego, czyli tego wyglądu projektowania, zobaczycie sobie, jakby to nazwać, SquareLine Studio dokładnie to jest to. W każdym razie program wygląda w ten sposób, a ja wgrałem sobie to i powłączałem tutaj tego rodzaju rzeczy. To tak jak mówiłem, to będzie taka stacja pogodowa prosta. Gdzie będzie można sobie włączyć, wyłączyć taką fajną diodę, tam różne inne rzeczy można ten. Temperatura również będzie podawana na żywo. To można sobie oczywiście zmienić to tło, podłożyć własne, dodać różnego rodzaju innego tutaj rzeczy, jakieś przyciski, nie przyciski i tak dalej. Naprawdę możliwości projektowania jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tu macie przykładowe wyglądy, jakieś desktopy, tu jest coś od tego, proszę bardzo, do różnych tych. Więc tu można sobie bardzo fajnie przygotować tematykę. Nie? I tak, nie będę wam pokazywał jak to zaprojektować myślę, bo to bez sensu. Pisania kodu też nie, bo ja nie, ponieważ kodu ja nie znam zupełnie. De facto opieram się, uczę się dopiero od Pięciu dni może tego wszystkiego i to, to ciężko idzie, bardzo ciężko. Nie zostanę programistą, bo to zdecydowanie nie jest to. Ale zrobienie takiego projektu nie jest trudne. W internecie jest dużo, dużo projektów gotowych, gdzie po prostu bierzecie kod, wklejacie go odpowiednio do, do danego ID, na przykład tutaj do Arduino. No i wrzucacie na płytkę. Wrzucanie na płytkę. Robimy tak. Podłączamy sobie kabelkiem oczywiście. Nie, kabelek do portu USB. Nie wiem, czy to będzie widać, pewnie nie będzie widać. Podłączamy sobie to tutaj ładnie, tak? Podłączamy, bo tutaj w tym panelu mamy USB ten. USB C, tak? Mamy USB-C. On mi się tu ładnie odpalił już. Słuchajcie, proszę. To, to już u mnie działa, powiem tak. Potem wam z bliska pokażę, jak to tak jest. W każdym razie, jak sobie tutaj podłączymy, to ogarniamy sobie tutaj, znaczy, powiem tak, nie będę też robił lekcji, jak to wygrywać, bo, bo ja się dopiero tego uczę. Najlepiej no, podąża podążać za tym, co Elecrow zrobiło na, yy, na YouTube, tak? za pomocą tego tutoriala ich, bo jest naprawdę bardzo fajne, nawet nie rozumiejąc angielskiego, można to zrobić po prostu, bo widać, co, o, co tam, yy, o co tam chodzi i jak to się ewentualnie ogarnia. Yy, ważna rzecz, która jest tutaj na pingwinie, to jest to, tak jak ja powiedziałem, że na mięcie i na Suzy mam duże problemy z wgrywaniem, to znaczy... Można ten kod sobie wgrać na przykład za pomocą tutaj polecenia upload, tak? Ten kod jest skompilowany i automatycznie wrzucany na płytkę. Słuchajcie, na mincie Mint Cinnamon, tak? czyli o tym opartym na Ubuntu, to nie działa. Trzeba ten kod sobie tutaj po prostu wyeksportować, czyli export completed binary dać. Odpalić to urządzonko w trybie tak zwanym boot, czyli dajemy sobie reset, dajemy sobie tutaj boota, wciskamy puszczamy reset, trzymamy buta Ja mi się za chwilę tu pojawi, urządzenie, proszę bardzo, tak? I wtedy, jak nam ten kod się skompiluje elegancko, to pliczek z katalogu wrzucamy na to urządzenie, po prostu kopiujemy i tyle, tak? Więc można to obejść w ten sposób. Tak jak mówię, to jest LMDE 6 i tutaj ten problem nie występuje, ponieważ yy, kod normalnie po skompilowaniu wgrywa się na płytkę. Na Suzy Leap i na y, Mincie opartym na Ubuntu wyskakuje błąd. Siedziałem dwa dni, żeby to Na no Windowsie garma. teoretycznie to, to działa normalnie, z tym że tam trzeba sterowniki instalować, w ogóle cudawianki. nie? Na Pingwinie to urządzenie jest widziane normalnie. No widzicie kod się kompiluje, ja już nie będę wam go pokazywać jak to się wgrywa i tak, dalej, i tak dalej. Tylko zaraz zobaczycie sobie efekt po prostu finalny tego wszystkiego. No po skompilowaniu, wrzuceniu tego wszystkiego tak to mniej więcej wygląda 29 stopni, 59 Humidity. Skąd wiem, że to działa, bo teraz będę dmuchał na ten czujnik. Humidity, czyli tutaj wilgotność jak najbardziej działa. Temperatura też się zgadza, bo wsadzałem to do podwentylatora tego laptopa, jak się mocno nagrzał i naprawdę idzie w górę, więc tutaj jeżeli jest ok. Poza tym, tak jak mówiłem, możemy użyć sobie tutaj albo resika do włączania tutaj diody, tak. Tu nam taka dioda się, możemy sobie włączać, wyłączać. Taki bajer w sumie, tak. No ale zawsze spróbuję go tutaj ogarnąć dla Was. Moment. Ciężko se trafić, kurde. Back. Oczywiście zamiast tego, zamiast tej diody można sobie podłączyć cokolwiek innego, ewentualnie inaczej to zaprojektować i tak dalej, tak dalej. W każdym razie bardzo fajnie na to temat działa. Są różne ro rodzaje, różne projekty tego i tak dalej, więc można sobie to bardzo fajnie zaprojektować. To urządzonko ma czytnik, yy, czytnik kart przy okazji. Teoretycznie można zrobić sobie z tego taką yy, ramkę ze zdjęciami. Też jest taka możliwość jak najbardziej. No i słuchajcie, jak widzicie temat działa elegancko. Można się fajnie, fajnie z tym pobawić. Tak jak mówiłem, ten czujnik nie musicie kupować całego Co tego czujnika to jasne, że nie możecie sobie kupić taki taki zamówić od Elecrow taki zestaw, ale możecie też e, kupić te czujniki po prostu osobno na Allegro za parę złotych, bo są jak najbardziej dostępne. Więc ogólnie polecam, jeżeli ktoś ma taką zajawkę się tym pobawić, bo tego tak mówię, ja całkowicie będąc całkowicie od zera dałem sobie radę w parę dni jeszcze ogarniając przy okazji filmy dla Was. Więc naprawdę jest, a fajna zabawa, znaczy fajna zabawa, no to się może po prostu przydać, tak? Można sobie różne rzeczy fajne z tego wykominować. Bardzo chciałem podziękować firmie Elecrow za, za współpracę, za, za podrzucenie tego, tego fajnego sprzętu, powiem to tak. Przy okazji dla tych, co zostali do samego końca, podobno jadzie coś niesamowitego, jakaś punkielnówka, też od Elecrow, kiedy będzie, co to będzie, jeszcze dokładnie nie wiem. Ale podobno to wyszło dopiero parę dni temu, więc naprawdę będzie może być bardzo gruby temat. Zobaczymy, wszystko zobaczymy. E, dzięki za oglądnięcie, mam nadzieję, że komuś się ten filmik przydał. A tak jak mówię, taka zajaweczka za tam, nie wiem, 14 czy 15 dolarów, co wychodzi koło chyba 70 złotych. To chyba nie jest dużo, prawda? Chyba nie jest dużo. Słuchajcie, dzięki za oglądanie, dzięki za wspieranie, pomaganie temu kanałowi rosnąć, rozwijać się i tak dalej przez oglądanie, łapkowanie, czy również pomaganie finansowe, dzięki wielkie. No i co, widzimy się w następnym filmie. Gorąco pozdrawiam Bartek z kanału Światlinksa. cześć.